W Bibliotece Śląskiej odbyło się spotkanie z poetką Barbarą Gruszką-Zych. Spotkanie prowadził profesor Marian Kisiel. Bardzo ładnie pan mówił o poezji Barbary, bo ona jest taka wszechstronna. Nie tylko poetka, bo to dziennikarka, prozaiczka, potrafi wiele ciekawych twórczo dzieł przekazać ludziom. Wie pan, ja byłem u podstaw właściwie tej kariery poetyckiej Barbary Gruszki-Zych. Byłem redaktorem pierwszego jej tomiku wierszy, który ukazał się w roku 1989 w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej w Warszawie. A ponieważ znamy się również od czasów studiów, także wydaje się, że jest rzeczą naturalną takie towarzyszenie, czy też taka współobecność przez te wszystkie lata. No jej twórczości, ta twórczość rzeczywiście rozwija się bardzo pięknie. Tomików jest bardzo wiele, ale jak dzisiaj mówiłem, to jest ten szczególny przypadek autorki, która każdorazowo zadziwia nas, każdorazowo staje się osobą ciągle, czy poetką ciągle przez nas oczekiwaną. Nie zawsze oczekujemy przecież na wiersze innych poetów. Czasami wystarczy nam jedno spotkanie, a czasami uważamy, że i tego spotkania aż nadto, prawda? A tymczasem w przypadku poezji Barbary Gruszki-Zych, bardzo takiej sensualnej, świetnie napisanej, ale także zharmonizowanej, to jest poezja, która jest poezją i życia, i tajemnicy, i jak dzisiaj było mówione, jest to poezja religijna, ale także jest to poezja metafizyczna. Czasami ta metafizyka jest metafizyką ziemską. Może wtedy jest najciekawsza, wydaje nam się wówczas, że jest bliżej nas. No ale ta poezja chyba jest dla każdego, bo dla wierzącego, niewierzącego, obojętnego człowieka, ona wpisuje się dla każdego. To na pewno nie jest poezja deklaratywna. No właśnie. Bo kiedy spotykamy się z poezją deklaratywną, to my mamy właściwie już jej dosyć. Od tego, żeby mówić na temat religii czy filozofii, są także inne formy poza wierszem, prawda? Wiersz nie może być deklaracją piszącego. W wierszu musi dziać się coś więcej. W wierszu trzeba zmagać się z namiętnościami i ducha, i ciała, i z tym, co widzialne, i z tym, co niewidzialne. Także poezja nie jest od deklaracji. Jeżeli ktoś ufa deklaracjom, to znaczy, że od razu spycha się gdzieś na sam koniec. Szufladkuje się. Tak, i jest w końcu ogonka poetów. Tymczasem u Barbary Gruszki-Zych mamy do czynienia z taką poezją rzeczywiście czasami ekstatyczną, sensualną. Tak, jak pan powiedział, dla każdego. To znaczy w tym rozumieniu dla każdego, że każdy, jeżeli będzie chciał, może w tej poezji odnaleźć także siebie. I chyba o to chodzi. I to świadczy o wielkości poety, który potrafi dotrzeć do każdego. Ale to jest trudna sztuka. Bardzo. To jest trudna sztuka. Jeżeli poecie się to udaje, to znaczy, że rzeczywiście osiągnął taki stopień wtajemniczenia w rzemiosło, czy też w sztukę, jakiego można tylko pozazdrościć. Tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z taką poezją przy człowieku. To jest niebywale ważne. Przy człowieku. Czyli Barbara Gruszka-Zych osiągnęła ten poziom, który dociera do każdego. Ja jestem o tym przekonany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z profesorem Marianem Kisielem, który prowadził dzisiejsze spotkanie z Barbarą Gruszką-Zych. Dziękuję. Dziękuję bardzo.